Wiecie Państwo, czy dworzec centralny jest reklamą Warszawy, czy centralny jest dobrą reklamą Warszawy? Może ten odnowiony, może ten odświeżony. To tak, proszę Państwa. Ale póki co, to Państwo widzą przy Emilii Plater, wzdłuż Alei Jerozolimskich, tam do rotundy, to co prowadzi do centrum. Piec kaflowy, system moherowy. Nie ma świadków Jehowy. Tutaj jedynie są świadkowie, Państwo zobaczą, stoją we czwórkę przy tym słupku, którzy przyjeżdżają z Anglii, Ameryki, Białystok, fatygując się tutaj. Wielce, no bo wiecie Państwo, Warszawa to system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Czy będą słuchać, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. I to, proszę Państwa, tu przy Pałacu Kultury Stalina i Lenina, który jest symbolem, można byłoby powiedzieć, ateizmu, który rzutuje na całość, bo szatan, diabeł jest bardzo sprytny i bardzo chytry, chytrzejszy niż wszystkie te salcesony polskie, warszawskie, mazowieckie. Dużo gości mamy też w Warszawie i właśnie z Anglii, Ameryki, Białystok i zewsząd, którzy się patrzą. Co tu się dzieje? Patrzą się. Co tu się dzieje? No, że stres jest, a rechodupstwo się chwieje. Także proszę Państwa, gitara. Zapraszamy do świadków Jehowy, do rozmów, do dyskusji, którzy są tutaj obok gitary przy złotych tarasach w Warszawie. Polski. A, zapraszam.